raz pierwszy leszczyńskie rynki śniadaniowe odbyły się w nowym miejscu, parku satyryków za teatrem. Wybór miejsca okazał się strzałem w dziesiątkę, bo mimo upału całe rynki odbyły się w cieniu drzew. Ostatnia, tegoroczna edycja rynków przyciągnęła dziesiątki mieszkańców Leszna. Z licznych atrakcji korzystały nie tylko dzieci, ale i dorośli. Szczególnie zadbano o rozrywkę dla najmłodszych, nastawioną na rozwój artystyczny i ekspresję. Były więc warsztaty sensoryczne, warsztaty pracy w drewnie z kastoramą, malowanie na folii, czy też malowanie specjalnych kartonowych domków reklamujących nadchodzący festiwal Lufa. Dla osób, które nie wyobrażają sobie poranka bez aktywności fizycznej, Hatha Yoga przygotowała dwie sesje rozciągających ćwiczeń. Lokalni restauratorzy serwowali śniadania oraz lunch, nie zabrakło też instytucji kultury. Swoje stoiska miały miejska biblioteka, miejskie biuro wystaw artystycznych, muzeum okręgowe i teatr miejski. Wszystko to w interesującej oprawie wizualnej. O stoły i krzesła zadbał lokalny renowator mebli Under Forest.